w klubie jestem od 6 roku życia. Nigdy nie marzyłem, żeby być prezesem, zawsze marzyłem, żeby być piłkarzem. Różnie to wychodziło. Praca w klubie na tym stanowisku jest zawsze funkcją odpowiedzialną. Dlatego dzisiaj z perspektywy swojej osoby i tego, co robię, wszystkim prezesom i członkom zarządu dziękuję za to, że byli w tym klubie i działali, bo to jest ciężka praca. Kładziemy duży nacisk na szkolenie młodzieży. Zmieniamy to. Może nie jest to jeszcze takie tempo zadowalające i tak, jakbyśmy to chcieli, chociaż wiemy, że jesteśmy w Policach. Mamy określoną liczbę dzieci, młodzieży, ale naprawdę idzie to do przodu. Myślę, że patrząc z perspektywy na cały klub, to trzeba wziąć pod uwagę wiele rzeczy, które się zmieniły. Chociażby od zaplecza, sali klubowej, gabinetu fizjoterapeuty, zerknijmy na inne rzeczy sportowe, czyli awans do 4. ligi. Zobaczmy, jak to wygląda w tabeli, to też jesteśmy z tego zadowoleni. Też bardzo się cieszę z tego, że liczba naszych zawodników zdecydowanie wzrosła. Wzrosło też zaplecze trenerskie. Mamy fajnych chłopaków, którzy robią oprawę klubu. Nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, ale mieliśmy ostatnio spotkanie, które nas uświadomiło, że tak jest. Pniemy się do przodu. Finanse też są bardzo ważne. Tutaj mamy partnerów sportowych, czyli tu mam na myśli Grupę Azoty, gminę Police. Mamy przyjaciół, którzy prowadzą firmy, też wspomagają naszą działalność. Obecnie mamy około 350 zawodników plus All Boy. Zaczynamy od 4-latka poprzez wszystkie roczniki, trampkarzy starszych, juniorów młodszych, starszych, rezerwy, pierwszy zespół. Dużym rozczarowaniem zarówno dla mnie, jak i dla całego klubu był brak awansu sezon temu, gdzie zabrakło nam jednego punktu do awansu. Jeżeli chodzi o sukces, to mam nadzieję, że przede mną to dopiero i przed całym klubem największe sukcesy, także patrzymy z nadziejami na najbliższą przyszłość. Relacje układają się bez zarzutu. My jako tutaj sztab szkoleniowy, wiadomo, odpowiadamy za projekt sportowy. Zarząd pomaga jak może. Jak na warunki tutaj czwartoligowe, to zawodnicy mają wszystko, co potrzeba. Nie możemy na nic narzekać na pewno i zależy nam na tym, żeby zawodnicy mieli wszystko, co potrzeba, żeby tutaj ich rozwój indywidualny i jako zawodników mógł iść do przodu, żeby mogli robić progres. No, sukcesywnie zwiększa się ilość trenerów w naszym klubie. Już w kilku grupach pracuje po 2 trenerów, przez co jakość szkolenia, jakość treningów, częstotliwość i intensywność zajęć na pewno wzrosła i korzystają na tym tylko na pewno nasi zawodnicy. Także to jest na pewno na plus. Pozytywnym zaskoczeniem jest postawa naszej drużyny U17 prowadzonej przez trenera Sajeda. Myślę, że dają pozytywny bodziec dla reszty grup młodzieżowych w Akademii. Są nadal z szansami na awans do Centralnej Ligi Juniorów, także tutaj jest naprawdę fajna praca wykonywana. Jest to pokłosie poniekąd stworzonej klasy sportowej tutaj u nas w Białej Szkole, także no też myślę, że w tym kierunku musimy iść. Tutaj klasy sportowe muszą powstawać i to musi być naszym silnym punktem. Wiadomo, że w takiej dużej społeczności, jaką jest drużyna piłkarska, no jest to duże wyzwanie ze względu na różne charaktery każdego z zawodników. No niestety trzeba do każdego dotrzeć. Jest to, tak jak wspomniałem, duże wyzwanie. Jednakże doświadczenie wyniesione z boiska, będąc sędzią piłkarskim, pozwala mi, chyba tak mi się wydaje, na zapanowanie nad tym drużyną. Wiadomo, że trzeba z ludźmi rozmawiać, z każdym zawodnikiem. Jeśli jest potrzeba, to pomóc, czy to w sprawach sportowych, czy to też prywatnych. No takim człowiek czasami się ma wrażenie, jakby był takim dobrym wujkiem, który musi nad tym zapanować.
dużo przypadków, gdzie mówię, zawodnicy przychodzą i użalają się nad jakimiś tam swoimi prywatnymi sprawami, mówię, a człowiek wiadomo, że już jakimś tam bagażem doświadczeń jest i potrafi czasami dobrym słowem czy jakąś, nawet zdarzają się przypadki, że trzeba też i przytulić, poklepać, pocieszyć. Przez ten długi okres pracy w klubie i chyba zawodnicy oraz szefostwo klubu też zauważyło, że chyba jakoś to tak spełniam te wymagania. No i tak mi się wydaje, że jakiś tam, prawda, szacunek wobec zawodników, jak i chyba z drugiej strony. No i to jakoś pozwala na to, żeby zapanować nad tym gronem. No przez ten długi szmat czasu nazbierało się tych takich sytuacji śmiesznych, zaskakujących, ale taką, no jedną z najzabawniejszych to chyba był powrót z meczu z bodajże z Bytowia Bytów, gdzie wracając, mecz chyba był nawet na naszą korzyść, z tego co pamiętam, ale do sedna, mianowicie wracając w trasie, w szczerym polu, nagle kierowca informuje, że coś ma problem z gazem w autobusie. Po zatrzymaniu się okazuje się, że pękła linka, czy tam wodzik od gazu i kierowca nie może dusić. Nie ma jak autobusu rozpędzić. No i zaczynamy myśleć, dumać, szukając przyczyny i możliwości naprawy. No i po burzy mózgów żeśmy doszli do wniosku, że trzeba jakąś wymyśleć sztuczną linkę gazu. No i sytuacja jest tego typu, że przez całą długość autobusu do miejsca dla pilota obok kierowcy ciągniemy linkę. Linka idzie na zewnątrz i ta cała podróż wygląda w ten sposób, że pan kierowca informuje mnie, dodaj gazu, no to ja tą linkę ciągnę, zwolnij. I tak dalej, i tak dalej. No było kupę śmiechu, troszeczkę emocji, no ale mówię, podróż jakoś tak tam zeszła, tak jak powiedziałem, na wesoło, ale i też szczęśliwie i no i tak to wyglądało. Współpraca w klubie układa się bardzo dobrze od samego początku. Nie mam żadnych problemów z zamówieniem zakupów, czegokolwiek, co potrzebujemy. Swoją bazę, tą fizykoterapeutyczną, rozbudowujemy sukcesywnie. Także sprzęt rehabilitacyjny, to co jest mi niezbędne, potrzebne, jest w krótkim czasie realizowane, oby tak dalej. A już od jakiegoś czasu dysponujemy, możemy się pochwalić, gabinetem, który mamy już odnowiony i wyposażony w aparaturę z fizjoterapii. Jest to elektrolecznictwo, magnoterapia, laser punktowy, mamy także, możemy wykonać ultradźwięki, światolecznictwo. Z obiektu możemy korzystać także z sauny ogólnej, którą wykorzystujemy zawsze do odnowy biologicznej na początku każdego tygodnia. Tak bardziej są zawodnicy teraz właśnie świadomi, że coś takiego jak tak fizykoterapia, czy masaże, czy jakieś techniki manualne są bardzo potrzebne. Wcześniej to tak, no przychodzili, zobaczyć i nie z tego korzystali. Teraz naprawdę jest tego dość dużo z różnymi urazami, od tak tych najmniejszych otarć, tak powiem, nadwyrężeń do już poważnych kontuzji, urazów, zerwania ścięgien. Tutaj nasi zawodnicy korzystają z tych usług. Jak mówię, także i młodzi zawodnicy. Z momentami jest tak, że tu no, po kilkanaście osób jest jakaś kolejka, się ustawi. No i pomagam jest. Dzięki temu, że mamy ten sprzęt, którym tutaj w tym gabinecie korzystam, to mogę pomóc chłopakom i uświadomić im, że jednak to pomaga. Szybciej wracają do zdrowia. Później odpowiedni wykonują trening motoryczny. Gdzieś tam w rozmowach ze mną, z trenerem szykujemy takie przygotowanie zawodnika i później jest w pewnej dyspozycji trenera do treningów i później w rozgrywania meczów ligowych. Te początki zaczęły się w klasie podstawowej, kiedy przyszedłem na treningi do trenera Masicza.
No, pamiętam to w sumie jak dzisiaj. Wielu chłopaków też trenuje do dzisiaj ze mną, tak jak Paweł Szewczykowski. Tam się poznaliśmy. No, bardzo mile wspominam te początki. Też się cieszę, że od początku tutaj swojej przygody z piłką cały czas ten jest jeden klub, Chemik, tak? Że mogłem od małego szlifować się w piłce nożnej, zdobywać umiejętności, wiedzę od takich trenerów właśnie jak trener Masić, trener Mateńko. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mówię, zaczynałem u trenera Masicza, potem w juniorach również był trener Bednarek, trener Jadczak, trener Janis Wakatinakis, trener Mateńko, z którym zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, taki największy sukces. I wtedy zacząłem pomału już wkraczać w piłkę seniorską pod wodzą trenera Schmidta. Powiem tak, że same zawody to było coś wielkiego, tak, bo pojechaliśmy tam jako taki skromny klubik Chemik Police na tle naszych rywali, jakim była tam Legia Warszawa, Rozwój Katowice z Arkadiuszem Milikiem wtedy w składzie i Olsztyn, tak. I takim kopciuszkiem byliśmy, a mimo to potrafiliśmy zdobyć pierwsze miejsce i w konsekwencji tego zostaliśmy mistrzami Polski. Też w takich bardzo dramatycznych okolicznościach, bo musieliśmy do końca podpatrywać wynik na innym spotkaniu, tak? Gdzie do końca nie byliśmy pewni, czy będziemy tymi mistrzami. Ale naprawdę to była fajna przygoda z fajnymi ludźmi. Tworzyliśmy bardzo zgraną drużyną, bo trenowaliśmy i w klubie, i z częścioma osobami też w szkole trenowaliśmy razem pod okiem trenera Mateńki. I naprawdę jestem zadowolony, jestem dumny, że mogłem dla Chemika zdobyć ten tytuł mistrza Polski i w tej grupie też być kapitanem, tak? To też było dla mnie bardzo duży powód do dumy. Oczywiście, no to co się dzieje na boisku podczas meczu, to jest jedna sprawa, a wiele rzeczy dzieje się tak jakby za kulisami, tak? Ogromną tutaj pracę, mówię, wykonuje kierownik, ogromną pracę wykonuje nas radziu, tak, fizjoterapeuta, ale tak jak wspomniałeś też od strony tutaj medialnej, klub staje na wysokości zadania i my zawodnicy również to dostrzegamy, bardzo dobrze jest rozwinięta strona główna Chemika Police, gdzie no myślę niewiele klubów tutaj nawet w województwie nie ma tak rozwiniętej tej siatki. I na Facebooku jest pełno powiadomień różnych z meczy, jest prowadzona relacja, zapisy wideo, skróty. No ze skrótów to można powiedzieć, że Chemik cały czas słynął, bo gdzieś te skróty się pojawiały z tych meczów i bardzo fajnie można na podstawie tego przeprowadzić czy analizę, czy na spokojnie sobie w domu obejrzeć mecz. Samo to, co teraz tutaj robimy, tak, pokazuje, że ze strony medialnej czy strony takiej internetowej to wszystko zmierza w jak najlepszym kierunku i wygląda bardzo fajnie. Mówię, zdjęcia są z meczu. No, naprawdę ogromny szacunek do osób, które się tym zajmują, do Ariela Szydłowskiego i Grzesia Godlewskiego. To było moim na pewno największym sukcesem, nie tylko moim, bo ja jako trener to byłem tylko dokładką do tego, że trafiła się tutaj taka młodzież przez te lata, które prowadziłem tych juniorów, że w pewnym okresie naszymi wychowankami, z małymi tam wstawkami z innych klubów, ale jako juniorzy to żeśmy występowali dwa razy pod rząd w Mistrzostwach Polski, w Radomiu i w Krakowie i ci zawodnicy, którzy tam grali, trzon tych najlepszych, a kiedyś nie było tak, że zawodnicy odchodzili i co pół roku, co rok zmieniali klub, tylko tutaj w Chemiku to byli na dobre i na złe na początku. Później, jak już byli starsi, no to wiadomo, że wychowankowie grali w całym województwie. Byli reprezentantami Polski, ale sukcesem to było to, że właśnie swoimi wychowankami awansowaliśmy do drugiej ligi i przez 3 lata ci zawodnicy grali z powodzeniem w drugiej lidze. To był chyba taki wyczyn, jak na skalę krajową, dosyć duży, bo nawet to pisano w przeglądzie sportowym, w sporcie, że takie coś się stało. Ja te relacje widzę dobrze i widzę świetlaną przyszłość tutaj przed Azotami i przed klubem. Jeśli będzie współpraca przebiegać na takim poziomie jak do tej pory, to myślę, że będzie wszystko w porządku. Chemik jest jakościową drużyną,
awansował do czwartej ligi, gra mu się dobrze tej czwartej lidze, ale myślę, że długo nie pozostanie, to nie jest miejsce dla niego. Czekamy na awans. Jak Grupa Azoty? Grupa Azoty dba także o swoje marki, produkty, żeby to było przyzwoite i najlepsze, tak? I Chemik gra, walczy ze wszystkimi, żeby jego piłka była najlepsza. To z okazji 50-lecia klubu Chemik Police życzę wszystkiego najlepszego, osiągnięcia sukcesów, czyli ja życzę Chemikowi, mojej ukochanej drużynie, ekstraklasy. Myślę, że to w niedługiej przyszłości może nastąpić. Przy takim szkoleniu, przy takim zaangażowaniu wszystkich. I trzymam kciuki i na razie walczymy o awans do trzeciej ligi. Dziękuję wszystkim, którzy są z klubem, którzy go wspierają. Wszystkim pracownikom, działaczom. Zapraszam do tego, aby byli razem z nami w klubie, abyśmy jak najlepiej reprezentowali swój klub, abyśmy dożyli takiej ligi, jak była kiedyś w Policach. To była druga od góry liga, czyli obecnie pierwsza liga. Z tej okazji pragnę życzyć wszystkim zawodnikom, działaczom naszego klubu na te kolejne 50 lat samych sukcesów, stabilizacji finansowej oraz dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Chciałbym pozdrowić wszystkich tutaj obecnych, oprócz Adama Wiejkucia. Dziękuję.